Witam w Zagrajmy w Cave Story. Dzisiaj kilka sekretów. Gram na tej trudnej wersji Cave Story, w tym modzie, ale wszystkie sekrety pozostają niezmienne w tym. Bo na tamtej wersji nagrałem filmik, ale za cicho głos był nagrany, no i wiecie jak to jest. Wolałem nagrać jeszcze raz. No więc. W labiryncie są dwa sekrety. Jeden z nich omówiłem wcześniej. Znaczy omówiłem. Powiedziałem, że potrzebny jest machine gun, żeby się tam dostać. To nie do końca prawda. Okazuje się, że można się tam dostać i z boosterem. I ten sekret jest właściwie dość pomocny. Właściwie to oba są pomocne. Jeden mniej, ale zawsze pomocny. Op, jest jeden z nich. Ups. Dobra, jeden z nich jest tu. Schodzimy na dół i lądujemy tutaj. Otrzymujemy Arms Barrier, który, z tego co mi wiadomo, zmniejsza stratę expa przy dostaniu hita. Co jest naprawdę przydatne. Będzie przydatne w późniejszych etapach. I by było mega przydatne, gdybyście nie mieli Spura, tylko Polar Stara albo coś innego. Drugi sekret kryje się tutaj, w sklepie. Pamiętacie tego gościa? Chciał nam zabrać Polar Stara. Ale teraz dostajemy od niego Whimsical Star. Ponieważ mamy najsilniejszą broń w grze. Tak. No, w każdym bądź razie muszę to zdjąć i założyć, bo inaczej nie będzie działać. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Działaj. Gdzie to mnie teleportuje? Okej, to nie tu, gdzie chciałem. Anyway, do następnego. O, są gwiazdeczki. One zadają wszystkim przeciwnikom, których dotknął, po jeden damage'a. Dobra, w każdym razie następny przystanek to będzie Sanzou. Auć. Jeden HP. Nie przejdę. You shall not pass. Powoli. No umrę jak pies. To właściwie zadaje dość mocne obrażenia. Dodatkowe obrażenia zawsze są przydatne. Życie! Nie, nie strzelaj. Dobra, może się udać. Żeby tylko dojść do chatki doktora. Doktora Edgar. No. No dobra. Tak, 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 tak. Dobra. Biegnijmy do Sand Zone. To jest właściwie sekret, który no nie jest zbytnio potrzebny. No ale że jest, no to odkryjemy. Thank you.
Haza. Nie. Hop, na dół, na dół, na dół. Jest jeszcze sekret, który... który wiąże się z tym małym człowieczkiem, o którym wam mówiłem. Właściwie dwa sekrety. Pierwszy sekret, którego ja nie będę używać, to to, że gdy odniesiemy jego... gdy odniesiemy go do domu, to będziemy mogli wymienić nasz Sword of King na Nemesis. Nemesis to broń, która na pierwszym levelu jest najsilniejsza, levelu jest za jednym expa, no nie wiem jak to powiedzieć. Jeden exp ją leveluje, o. Na trzecim levelu jest najsłabsza i strzela kaczkami. Mamy Carly Underwear. Jej. Zawsze chcieliście mieć majtki dziewczyny, nie? Ale nie dla psa kiełbasa. Drugi sekret, który kryje się za tym Little Manem, można odkryć dopiero, gdy przejdzie się grę na ostatni. No, z ukrytym bossem. Jaki to boss? Zobaczycie w swoim czasie. Właściwie jak już tu jest... Jak już tu jestem, bleee. To mógłbym zabić tego muchomora. Bo to nie ma znaczenia w tej grze. Ta gra jest niedokończona i to jest taki mój backup, jakby. No. W każdym razie, z tym małym człowiekiem. Na końcu gry, gdy pokonamy ostatniego ukrytego bossa, podobno występuje... Podobno jest jakiś... No... Jakiś dialog między naszym bohaterem a małym człowiekiem. I nie wiem jaki, ale chcę się przekonać. Aha, czyli no dobra. Na tym save'ie nie mam gadania z Curly. No ale to nie szkodzi. Omówiłem kilka sekretów. Pewnie jest jeszcze więcej. Znaczy jest jeden, o którym wiem. Jest on w Grasstown. I możemy dostać lizaka od tego fioletowego Mimigi. Nie pamiętam jak on się nazywa. No, w każdym razie to było. Zagramy w Cave Story sekrety. Jeśli wam się podobało, subskrybujcie, promujcie. I na razie. Haha.